O, zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. Zaraz się przekonamy. To miejsce nie wygląda solidnie. Tak. Zawalone. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Okej. Co to za hałas? A pewnie ludzie na Din mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. Wziąłeś zapasowe baterie? Tak, tak. Tyle, że są na dnie oceanu. Nie pytam. A ja nic nie mówię. Hej, 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 czekaj. To jakiś rodzaj pułapki? Tak. Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Że co? Wolę się teraz skupić na tym, żeby nie wylecieć w powietrze. I relaksu. Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. Hej, chodź. Spróbujmy to usunąć, dobra? Dobra. Znajdziemy inne przejście. Mi tego. Cholera. No dalej! Cholera. Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Zapal się. Dawaj, dawaj, dawaj. No oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Mówisz, masz. Sorry. Sekundę.
No cześć. Tutaj! Moja głowa. Tutaj. Dzięki. Dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. Ale tu romantycznie, co? Masz dziwne pojęcie o romantyzmie. Tu się nie mylisz. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Okej, no dawaj. Okej, chodź na górę. Okej, dzięki. Uważaj na głowę. Tak. Tędy nie da rady. Ostrożnie. Wow. Co to ma być? To dość upiorne. Ręce, które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się to. Mnie też. Chodźmy stąd. Ślepy zaułek. Zobacz, Avery zostawił dla nas szubienicę. Szubienicę. Co? Mówi się szubienicę. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Szubienicę. Zaraz czy to mów. Żyjesz? Tak, chyba tak. Co to było? Pułapka. Avery zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? Dobra, więc patrz pod moje nogi. Kurde. Jasna cholera. Wszystko okej? Tak, jak na razie tak. Może lepiej zachowam dystans. Tak. Lepiej zachowam dystans. Tak. A niech to... Żyjesz? Dobra. Cóż, teraz wiemy, co się stało tamtą eksplozję. Nic dziwnego, że tyle tutaj zawalonych przejść. Hej,
Znalazłam skrót. Skąd wiesz, że to skrót? Usiłuję zachować optymizm. Jezu. Zdoby z kości. Cholera, kolejne mumie. Nie wybuchajcie, dobra? Bądź ostrożny. Wszystko w porządku? Dobrze, dobrze. Żałuję, że nie mam stoperów. Nie mówię za głośno? Nate, ostrożnie. Wiem. Avery zamienił się w Egipcjanina. Tyle, że mumifikacja nie była... jakby to powiedzieć, dobrowolna. No, wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Teraz to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokoi.
najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po Samie. Znajdziemy go. Helena, padnij! Będzie nas do wszystkich potrzeb... Wow, yes! Doceniłem wybuchające mumie Avery'ego. Usta, które źle o mnie mówiły. Nie chciałbym zobaczyć jego choinki. Nie widzę żadnych śladów. Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, zobaczmy, czy uda się podgonić. Witam panią. Cześć. Więc korytarze się łączą. Najwyraźniej. Jezu, to jeden z ludzi Avery'ego. Tylko umarli milczą. Chyba tu doszło do jakiejś bitwy. Tak, między ludźmi Tiu i Avery'ego. Przepraszam. Halo? Jakiś klucz. Co to za kartka? Już mówię, to list od Tiu. Ten klucz pomoże nam się stąd wydostać. Dobrze to słyszeć.
Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. Zamierzasz wybuchnąć? Co? Nie? A ty? Ten facet był niezdrowo podejrzliwy. Wow. Nie! Okej. Coś jeszcze? Ładnie się ruszasz. Dzięki. Wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. Ale mimo wszystko... A takie 3/10. Raczej 4. Aż tyle? Mhm. O, uszy mi się zatkały. A, schodzimy coraz niżej. Okej, kolejna pułapka. Tak, a na ziemi żadnych śladów.
Już. Udało się. Avery może mi skoczyć. To nasza droga. Ach, Boże. Czy to pozostali ludzie Thomasa Crewe? A, pewnie tak. Avery lubił karać wrogów dla przykładu. Na pewno lubił wybuchające mumie. Ta. Lepiej patrzmy pod nogi. Dziurka? Klucz. Stój. Może to pułapka. Cóż, nie mamy za dużego wyboru. Ale jestem dobrej myśli. Tak? Zrób to. Okej. Widzisz? No, przynajmniej nas nie wysadziło. O, szlak. Nie masz przypadkiem noża? Nie, ale ten tutaj ma miecz. Pomóż mi to rozbujać. Zjaj! Dalej, dalej, dalej! Szwurde! Nate, szybko! Nate! Dalej, szybko, szybko! Jestem za tobą! Nate! Chodź! Wstawaj! Dziękuję, kapitanie. Jak za dawnych lat, co? Helena? Helena? Hej! Hej! Helena, zbudź się! Helena! Mój bohater. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie! To nie jest śmieszne! Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Helena, naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał! Daj posłucham. Dla mnie bije jak twam. To teraz... Jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. O Boże, cały jesteś w błocie. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Ja też. To pewnie sam.
Chodź. Ten strzał oznacza, że żyje. Jeszcze. Czy to Galeon? Tak, na to wygląda.